Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dawid i witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta na modach. I tak jak mówiłem ostatnio, jestem znów solo, także tak, niestety, ale popołudniówka ciąg dalszy. Dobra, co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj chciałem wam powiedzieć, że pierwsze co, mamy 1600 umater, gdyż przerobił nam się już cały scrap, a ten mater fabrykator z Tech Reborna działa nie tak jak tamten mas fabrykator z IC2, który robił cały czas umater, tylko on działa na zasadzie, jakby wam to powiedzieć, przerabiania danego itemu na inny i tylko i wyłącznie w tej możliwości, żadnej innej. Dobra, co dzisiaj? Dzisiaj będę chciał zrobić pewien rytuał, który umożliwi nam zbieranie naszych mobów. Tak. W końcu chciałbym zacząć budowę mob grindera. Jednakże chciałbym do tego celu uzyskać więcej mobków. Tak. Niestety. Potrzebuję jeszcze diamentowy mieczyk sobie zrobić do tego celu. Oczywiście do tego celu, które ja będę chciał go użyć, można użyć jeszcze innego miecza, który dałby nam jeszcze więcej możliwości, ale nie chce mi się tam tych rzeczy wykonywać, więc wykonam sobie diamentowy. I enchanting table oczywiście mamy. Okej. Pewnie już się niektórzy domyślają, co będę chciał robić, biorąc pod uwagę itemy, które wziąłem, a właśnie jeszcze diamenty będę potrzebował. Okej. Diamenty mamy, to mamy Bóg. Czy mam regały? Nie mam regału, więc regały sobie musimy stworzyć. Ale to nie jest żaden problem. Bodajże 15 regałów będzie nam potrzebnych. Okej. Dobra, super pięknie, ładnie. No, hop, do góry. I jeszcze raz do góry. I powiedzmy, że gdzieś tutaj w tym miejscu postawimy sobie nasz stolik. Powiedzmy, że będzie to miejsce. O, pięknie, ładnie. I teraz tego. Teraz bardzo wielkie zmiany dla wszystkich. No tak. Oczywiście chcę enchanting plus uzyskać. To był upgrade. Ja sobie to wykonam. Gdyż będę chciał uzyskać enchanty z Enchanting Plus, tak. Po co mi to jest? Chodzi o to, żeby zenchantować itemy tak, byśmy mogli sobie ich po prostu użyć bez żadnego większego problemu. Nie mam piórek. Może nie w ten sposób, tylko tom. Tak, możemy sobie wykorzystać nasze umater tutaj w tym celu. Pięknie, ładnie. Jeszcze ten book and quill tylko potrzebujemy sobie pobrać. Dziękuję bardzo. I nie wiem, jak się tego używa. Chyba się klika po prostu. Tak mi się wydaje, że tak jak iron chesty. No dobra, zaraz się przekonamy. Klikamy. Z shiftem? Z shiftem. I uzyskujemy enchanting plus. Do niego wkładamy sobie nasz mieczyk i możemy uzyskać to, co chcemy, to, co mamy ochotę i tak dalej. Ja będę chciał Soul Stealera 4 uzyskać. Exp 270. Co? A, dobra. Tu jest napisane Coast, czyli punkty, a nie level potrzebny. No takie dziwne troszeczkę, szczerze mówiąc. Z tym się jeszcze nie spotkałem. Wiem, że na pewno 15 regałów tutaj musi być poustawiane. Discount 15%. Aha, czyli im więcej regałów ustawię, tym mniej bodajże będę musiał tego dać. Wtedy było ponad 1200, teraz niecałe 1200. Dobra, więc tak, chodźmy sobie, weźmy expa i zenchantujmy nasz mieczyk. Tak, żebyśmy mogli być z niego dumni. Tak, tak to nazwijmy. A resztę expa najwyżej oddamy. Weźmy sobie, może nie cały, ale tak z 50 leveli chociaż. Tak, myślę, że to będzie już odpowiednia ilość. Tak, tak to nazwę.
I zobaczmy, co możemy uzyskać na tym naszym mieczyku. Na pewno chciałbym ten Soul Stealer na piąteczkę, żebyśmy mogli jak najwięcej naszych dusz uzyskać, tak? Już chyba wiecie wszyscy, co będę chciał zrobić. Soul Stealer, to jest na pewno. Na pewno będę potrzebował Sharpness, żeby jak najwięcej mieć możliwości, jeśli chodzi o naszą efektywność. Od razu Smite i tak dalej się anulowały, nie możemy tego uzyskać tutaj. Unbreaking. Jak najbardziej. I XP boosta może byśmy sobie wzięli. Chociaż wiem, że to będzie taka drogawa rzecz, ale no dobra. Niech będzie. I okej, klikamy. Click to enchant i mamy enchanty, które nas konkretnie interesują. Tak. To jest tym wszystkim najpiękniejsze chyba. Okej. Teraz tego. Potrzebujemy wykonać sobie pewien rytuał teraz, które nam pozwoli na zbieranie dusz naszych przeciwników. Tak, tak to nazwał. Gdzie go mogę postawić? On jest dość spory, więc może go postawimy tutaj. Tam na górze. Tak, zaraz się przekonacie. Kurde, znowu pada. Mam być szczery, to już nawet, żeby nagranie zacząć, sobie wyłączyłem ten deszcz. Komendą, tak, jestem cheaterem. Ale okej. Okay. Teraz tego, ustawiamy sobie taki rytuał, w środku glowstone, dookoła niego netherrack i dookoła niego endstone i klikamy prawym myszki z diamentem w ręku. Czemu to nie działa? Idź sobie. Dziękuję bardzo. Rzucić? O co tu chodzi? Soul Shard. Ja potrzebuję oczywiście. Creating a structure in the world and using... No właśnie, tylko jak tą strukturę uzyskać? A weather from the souls of the slain. Ja się dowiem, o co tutaj chodzi, zaraz do was powrócę. Poczekajcie chwilę. Wiecie co? Tak jak wam mówiłem ostatnio, szukanie na internecie po Wikipedii nie boli. I znalazłem inną recepturkę pod to, czyli inny rytuał, który generalnie powinien działać na tej wersji. Zaraz zobaczymy, czy będzie działał. Pęk! Działa. Dostajemy Unbound Soul Shard. Tak, czyli nie Netherrack, Endstone i Glowstone, tylko Glowstone, Quartz i nasz obsydian, tak. Teraz tego, z tym Unbound Soul Shardem pójdziemy zaraz i zaczniemy sobie zbierać dusze. Pierwsza sprawa, co bym chciał ja uzyskać. Chyba zacznę sobie od może... No właśnie, od czego byśmy mogli zacząć? Może byśmy mogli zacząć od... No właśnie, tutaj pojawia się bardzo dobre pytanie, od czego? Myślę, że na początek będą Blaze bardzo dobrą opcją, gdyż po pierwsze możemy sobie je respić bezproblemowo, dosłownie bez żadnego problemu, a po drugie, no będą one nam potrzebne. Od razu mówię, żeby nazwać Soul Sharda, musicie go mieć na pasku, tak samo żeby zbierać do niego duszę, jeżeli nie będziecie go mieć na pasku, to nic nie zbierzecie. Tym zwykłym też bym mógł go nazwać i stworzyć. Wyłączę teraz nasz Mob Crusher, przynajmniej jak na razie. I nasz Soul Shard na pasek. Tutaj zmieniamy sobie na Blazy, bo jak pamiętacie mamy Endermany. Ale Blazy też mam stworzone w razie co. Tak, potrzebowałem też Blazy troszeczkę. I teraz uruchamiamy. Jak dobrze pamiętacie, on po chwili nam respi moby. Tak. Wiecie co, ja to wyłączę, bo już za dużo ich jest tutaj. Kurczę. Oj, dobra, przegiąłem troszeczkę. Nie mam żadnej zbroi przy sobie obecnie. Wiecie co? One stąd mi raczej nie wyjdą, bo będą ginąć. Nazwało się. 12 killi uzyskałem. A to dlatego, że ten enchant daje nam to, że mamy razy ilość enchantów.
Zbroja. Ja bym chciał może zbroję diamentową stworzyć. Byłaby ona czymś niezwykle bardzo przyjemnym, nie ukrywam. Nawet taka zwykła, najzwyklejsza, podstawowa byłaby czymś super. Żeby w ogóle móc tutaj do nich podejść. Tak, one padają generalnie na dwa szoty. Ale ja też tu nie wytrzymam za długo, jak jest ich aż tyle. Kurde, przydałaby się lepsza zbroja, nie ukrywam tego. Dobra. O. W ciągu chwileczki na dobrą sprawę uzyskałem tak. 54 kile, czyli 9 ich zabiłem jak na razie. A żeby to miało rączki, nóżki, potrzebowało mi zabić, no tak, koło 200. Nie ukrywam, więc teraz tak. Będę tego pilnował, respił ich. I od razu wyłączał, żeby nie paść oczywiście za szybko, ani za łatwo. Tak, bo ja jestem niestety pipa. Tak, pipa jestem, tak to nazwę. Dosłownie rzecz ujmując. Dobra, dziękuję. Jak widzicie też generalnie dzięki temu XP boost można sobie levelka troszeczkę nazbierać. Tak, już za dużo. Zapomniałem wyłączyć. Już za dużo, a padnę zaraz. Nie no, jeszcze deszcz się skończył. Teraz kiedy by się akurat przydał. Boże, co za głupia sytuacja. Jeszcze trawę mi spolą. O nie, o nie, o nie, o nie. Pożar. Fuck! Dobra, dużo się nie spaliło. Oż kurde! Ja pierniczę, to nie był chyba za... Wiecie co, ja je chyba zamknę jakoś. One mi zaraz pół mapy spalą. Ej, powiedzcie, że to jest... Tak, to jest wyłączone. Nie. Gim się wkurwi. Dobra, zaraz wracam, ja to ogarnę tylko. Dobra, wiecie co? Troszeczkę tam ogarnąłem. Tutaj zabudowałem to, żeby uniknąć przykrych przypadków po raz kolejny. W ogóle nie wiem, jaki to jest mod, ale dostałem Fire Resistance na 4 minuty kolejne, więc Blazy powinny być mi mniej straszne. W tym czasie chciałbym sobie nabić jak najwięcej tego naszych punktów, prawda? Widzicie, jestem odporny na ogień, więc nie ukrywam, ale nabicie całego Soul Sharda byłoby czymś pięknym. Tak, chciałbym powoli rezygnować z tych tutaj spawnerów, które potrzebują naszego Monster Essence. Niestety, ale jest on najmniej wydajnym spawnerem, przynajmniej dla nas, biorąc pod uwagę to wszystko, co tutaj robimy. Więc no, nie ukrywam, ale spawnery na shardach, które nawet trzeba by, nawet jeśli, o, tak naprawdę, nawet jeśli trzeba by nabić, tak, będą dużo lepszą opcją. Tak, jedynie co to te blazy są na razie przekichane, chociaż blazy będą przekichane? Zastanówcie się, co będzie z creeperami, tak, gdyż creepery też można tutaj spokojnie nabić i stworzyć sobie ich spawner, tak, 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 dokładnie, tak. 312 kili już mamy zaliczonych, tak. A podkreślam, że ten mieczyk powoduje, że dostaje ich razy 6. Tak, każdy poziom tego enchantu to jest jedno dodatkowe zabójstwo. Czyli jakbym miał Soul Distillera 1, to bym dostał 2, przy dwójce 3, przy trójce 4 i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Tak, każde pojedyncze zabójstwo jest 1 punkt, a z enchantem, każdym poziomem enchantu to są dodatkowe punkty, tak. To, że ja sobie z nimi radzę, to jest tylko dzięki temu Fire Resistance. Inaczej bym sobie raczej chyba tutaj nie poradził. Nie ukrywam tego faktu. Tak, chociaż i tak jest ciężko, nie ukrywam. Bo one jeszcze rzucają mi w ogóle, jest ciężko. Tak, niestety, ale jest bardzo ciężko.
ale już mam nadzieję, że mi nie spalą chociaż bazy. Znaczy więcej bazy, bo i tak Bim się zdenerwuje raczej jak wbije na serwer. Gdyż jego chata Bimbrowniku została w połowie spalona. Mam nadzieję, że nie ogląda tego filmu. Znaczy, mam nadzieję, że nie dowie się z filmu, tak, tak, tak. Tylko mam nadzieję, że sobie wejdzie, wkurzy się, ja sobie przeczekam na sytuację i będziemy się dalej kumplować dosłownie, bo to nie jest moja wina, nie. To są te blazy głupie, wiesz? Kurczę, niestety. Chociaż ja i tak się staram, żeby jak najmniej szkód zrobiły. Znaczy, tym będzie to już zamknąłem tutaj wejście do tego miejsca blokami, których na szczęście one nie mogą spalić, tak? To podkreślam. Nie mogą go spalić, dlatego jest to zamknięte. Patrzcie, w ciągu chwili od razu uzyskałem też 35 level, także też jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Bardzo przyjemne. Pod tym kątem. Takie nabijanie levela. Zastanawiam się, czy ten Wild Sword nie dał mi tylko trochę więcej jeszcze zabić, ale dobra. Powiem wam tak, krótka przerwa. Ja sobie nabiję jak najwięcej tych zabójstw, tak żeby chociażby ten tier 5, znaczy tier 5, chociaż tier 5, żeby w ogóle nabić ten tier 5, bo tylko i wyłącznie na pionkach chciałbym pracować, gdyż je można bodajże obsługiwać sygnałem redstone'owym, czy moby się mają respit, czy nie mają. Więc nie ukrywam, ale byłoby to dla mnie bardzo, 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 bardzo sympatyczne i bardzo potrzebne. Czy ja wziąłem... bo nie odłożyłem diamentów, jak robiłem tam. Okej. Okay. Dobra. To widzimy się za chwileczkę, jak ja sobie nabiję tego troszeczkę więcej, tak. Zaraz wracam. Okej, okay, dobra. Mam nasz Soul Shard pierwszy. Tego. Pięknie, ładnie. 1604 kile. Tak, wiem, jakbym tym zabijał, bym to może nabił troszeczkę wolniej, chociaż byłoby trochę łatwiej. Stworzyłem sobie potionki na Fire Aspect, żeby nie padać od nich co chwileczkę. I no, tak się skończyło. Dobra, teraz tego, możemy to już, na dobrą sprawę, jak mam być szczery, usunąć, bo już tam nie będzie więcej potrzebny. W to możemy złapać teraz kolejnego mobka, na dobrą sprawę. Oj, za szybki ten kill off mam. Nie ukrywam. Teraz możemy to już usunąć, praktycznie. I złapać kolejnego mobka, którego będziemy chcieli tutaj pozyskać. Na dobrą sprawę, jeżeli mam być szczery, to nawet te krówki, które tutaj mamy, możemy sobie złapać w takiego szarda i zacząć je replikować, tak, dosłownie. Teraz tak, te potki odrzucę sobie do środeczka, do mojego układziku. To na razie też niech tam leci. To też. I to również, dobra. I to również niech sobie tam leci. Tego, dobra, Blaze Rody tak samo. Tak, będę miał teraz malutki zapas Blaze Rodu. Tak, troszeczkę. Taki nieduży, ale troszkę będę miał. Teraz tak, tutaj poprowadzę sobie dalej ścieżkę, która będzie wchodzić sobie w górę, w której będziemy chcieli sobie wybudować nasz mob grinder, tak. Takie wejście 4x4 bym tu chciał zrobić sobie. Mam nadzieję, że to nim później przyjdzie, ładnie ozdobi. Dlaczego 4x4? No bo wyjdzie symetrycznie akurat. Dlatego, tylko i wyłącznie. Tak. Tak, potem gim mam nadzieję, że przyjdzie to sobie ozdobi. O ile mi wybaczy i mnie nie zaszlachtuje po prostu za ten domek Bimbrownika, kurczę. Tak, mogłem wcześniej pomyśleć i zamknąć tamtą przestrzeń, no ale... Dobra, mniejsza z tym już w tym momencie. Już z tym nic się nie da zrobić, patrzcie. Tak, raczej nie. Teraz tego, tutaj muszę sobie przygotować teraz pomieszczenia, w których będziemy sobie stawiać nasze... no właśnie. Soul Shard. Właśnie, Wild Sword jeszcze jest i dzięki Wild Swordowi też możemy pozyskiwać właśnie z tamtym upgrade'em sobie nasze esencje. Dobra,
Soul Cage, Corrupted Essence, Corrupted coś tam. Dobra, czyli tak o, to będziemy... Okej, okay, dość prosty crafting. Jednakże tak, musicie teraz chwilę się uzbroić w cierpliwość. Ja muszę sobie przekopać tą całą powierzchnię tutaj, praktycznie. Tak więc ja do was zaraz wracam, kiedy to będę już miał gotową, powiedzmy, powierzchnię roboczą, tak to nazwijmy. Tak, bo tutaj nie ukrywam, ale chwileczkę zejdzie. Tak, tak odrobinę tylko. Także ja zaraz wracam. Okej, okay, dobra, teraz tak o. Jak zwykle, znaczy inaczej, przygotowałem sobie nasz Soul Cage. Wykonuje się go w ten oto sposób. To pozyskujemy w ten sposób. To jest bardzo prosty crafting, a to wystarczy przepalić Soul Senda. Nasz Soul Cage umieścimy na samym środku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest obszar 9x9x3, bo na takim obszarze, z tego co się dowiedziałem przynajmniej na Wikipedii, respią się moby. Tak. To, jeżeli wyłączymy sygnałem redstone, przestaną się respić i wrzucamy tej blazy. Tak. W tym momencie one się nie będą respić. W tym momencie one respić się zaczną i będzie ich od zarypania. Tak. Pole 9x9. Nie chciałem tworzyć mniejszych tych komnat, że tak powiem. Żeby mi tutaj się nie okazało... Ej, właśnie. One jak mi uciekną, to mi znowu pół mapy spalą. Mam nadzieję, że nie uciekł żaden. Tak, tutaj będzie już automatyczne ich zabijanie. W tym oto miejscu tutaj, co widzicie. Tutaj będzie cała aparatura odnośnie naszego spawnera. A, tu jest jeszcze jeden. Dobra. Tak, ten mieczek jest po prostu the best. I zastanawiam się nad jedną bardzo istotną, przynajmniej według mnie istotną rzeczą. Jak bym chciał, żeby tutaj... nasz spawner działał. Chodzi mi oczywiście o to, co on ma zbierać u siebie. Tak. Konkretnie, czy będziemy zbierać Monster Essence, czy będziemy zbierać czysto expa. Jeżeli będziemy zbierać czysto expa, muszę użyć innego sposobu zabijania. A jeżeli będziemy używać Monster Essence, no to wystarczyłby tam zwykły grinder. Tak, nie ukrywam, ale tak by to było najprawdopodobniej rozwiązane. Tak. Tak, tutaj sobie wymyśliłem, że cały spawner będzie z kamienia. Takiego zwykłego, czystego, wiem. Będzie to wyglądać tak średnio, aczkolwiek wychodzę z założenia, że tutaj nie będziemy raczej wchodzić za często, więc chciałbym, żeby to po prostu było czysto. O, w ten sposób to nazwę. Czysto. Dlatego ten cały andesit, rudy, wszystkie i tak dalej stąd wyleci zaraz. I będziemy układać tutaj kamień, znaczy będziemy. Ja będę układał sobie kamień, a dla was to będzie kolejna przerwa, tak. Jak dobrze mnie znacie, po prostu przerwa, 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 ja robię to, 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 to i znowu przerwa, i znowu to, to, to i to, i znowu przerwa. I tak w kółko Macieja i to się chyba u mnie już nigdy nie zmieni. Nie ukrywając, tak, tak troszeczkę. Gdyż no nie chcę was zanudzać też tymi czynnościami, które ja muszę, że tak powiem, wykonać. A wy niekoniecznie chcielibyście je oglądać, jak takie, o właśnie, teraz ozdabianie, gdyż liczę się z tym, że to nie ma być seria, która będzie typowo minecraftowa, że nie wiem, buduję sobie zamek, zobaczcie jak buduję zamek, taki stworzyłem zamek, czy nie wiem, cokolwiek. Tylko no tutaj pokazuję stricte mody techniczne, układy, jak wykonać dany układ i tak dalej. To, że tutaj ma być czysto estetycznie, to jest tylko dodatkowe założenie tej serii. Więc, no właśnie. Nie mam jakiegoś super ciśnienia na to, że muszę to wykonać w ten czy inny sposób. Tak o, tutaj jest już w miarę ogarnięte. Tu też, ta klatka jest ogarnięta. A, jeszcze tutaj ten kopar trzeba wyrzucić. I teraz tak o, tutaj przydałoby się te moby jakoś spychać w to oto miejsce. Tylko kwestia jest jeszcze zabijania tych mobów, tak jak mówiłem. No właśnie, jak je zabijać? To jest najważniejsze teraz pytanie dla mnie. Jak chciałbym to robić? Czy chcę nasz Monster Essence uzyskiwać, czy też nie?
myślę, że Monster Essence będzie fajną rzeczą do jeszcze innych rzeczy, innych projektów, więc wykorzystamy Monster Essence, tak. Jednoznacznie wykorzystamy Monster Essence i tyle, bez jakichś tam większych ceregieli. Tutaj kamyk, pięknie, ładnie. I tu jeszcze jakieś tam dwa dirtu trzeba będzie przynieść, żeby to zabudować. O, albo stąd weźmiemy sobie te dwa dirty. O, pięknie, ładnie. Takie wejście. Chociaż momento, tutaj też jeszcze wymienimy na kamień. O, pięknie. No, powiedzmy, że ma to rączki i nóżki, powiedzmy, tak. Niestety ja ze estetyką mam mało wspólnego, więc to nie będzie też szczyt moich... Znaczy raczej, to już jest szczyt moich możliwości, tak, tak to nazwę. Dobra, teraz tak o. Chcielibyśmy je jakoś tutaj spychać i przydałoby się tutaj doprowadzić również prąd. Tak o. Na spychanie naszych mobów użyłbym mob fanów, gdyż uznaję, że one będą tutaj najbardziej wydajne. Tak, tym bardziej, że można im dać upgrade'y, dzięki którym będą one jeszcze sprawniejsze, wydajniejsze. Ok, w takim razie mob fan. Mob fan. Nie fan, tylko... O, nie ma fanów? Fan. Czyli fany są, ale fany są tylko te open blokowe. Liczyłem na troszeczkę inne, ale zobaczymy, jak te się sprawują. Ok, je trzeba uruchomić lewerkami. Niestety lewerków takowych nie mam. Ale możemy sobie je w ciągu dosłownie sekundy wytworzyć nawet i staka. Czemu nie? Teraz chodźmy i je podmontujmy. Tak, chcę zobaczyć, na jaką odległość te fany nam mogą spychać nasze moby. Bo to będzie dla mnie jedna z bardziej istotnych rzeczy. Tak, na ten moment przynajmniej. Dobra. One mogą tylko i... A co tu się stało właśnie? No to jest ciekawe, że można pochodnie i stać w jednym miejscu, dobra. Dokąd one będą to spychać? Gdzieś tutaj, tak o. No i nie ukrywam, że to jest dość mała powierzchnia. Ha. Wiecie, co bym teraz chciał zrobić? Podnieść to wszystko o jeden. No. To by się przydało wszystko o jeden podnieść. Mam nadzieję, że odzyskam... Tak, odzyskałem mojego Shardow. Już się bałem, że tego nie odzyskam. Tak, to byłaby chyba największa bolączka dla mnie. Czyli tak, podniesiemy to wszystko o jeden. A zaraz wam powiem dlaczego. Przynajmniej do tego miejsca bym chciał to podnieść o jeden. Nie wiem, jak to będzie się zachowywać na Blaze'ach, gdyż Blaze'y, jak pamiętacie, latają. Więc tu może być akurat nieciekawie, tak to nazwą. Ale mam nadzieję, że to wszystko zadziała. Czyli tak o, tutaj tak ze dwie kratki trzeba by to kopnąć w górę wszystko. W takim układzie. Pyk, pyk, pyk. Tutaj na środeczku postawić jedną kratkę wyżej Soul Cage'a i wstawić do niego. Po pierwsze, zasilić go sygnałem redstone, że tu się nic, broń ci Panie Boże, nie zrespiło. I teraz można by mu tutaj ewentualnie zrobić takie coś, takiego myka. Tu jeszcze o jeden korytarz podnieść. Tak, i tu będą chyba wszystkie tak zrobione, tak mi się wydaje, przynajmniej.
I tutaj fany można by poustawiać w tym momencie. Tak, tutaj byłby jeden, który będzie to spychał wszystko tutaj. I tutaj byłby drugi, kto by sobie to jeszcze dalej przepychał. O, i w tym momencie doszlibyśmy do takiego miejsca, które by nas interesowało. Czyli ten spycha tutaj sobie, one sobie spadają i lecą dalej. Tak, i tak to sobie rozwiążemy, proszę Państwa. Więc ja to teraz wykonam na większą skalę. I powrócę do Was za chwileczkę, jak to będzie wykonane już po prostu, tak. A nie ukrywam, że mam jeszcze trochę roboty w domu i ją muszę wyjść za jakąś godzinę, więc liczę na to, że się wyrobię po prostu, tak. Ewentualnie po prostu w przerwie w pracy dokończę odcinek. Dobra, widzimy się za chwileczkę. Okej, dobra. Wiecie co, powiem Wam, że przeanalizowałem sobie w międzyczasie, ile czasu już nagrywam i powiem szczerze, że w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Tak, nagrywam już około 30 minut, więc myślę, że jak na jeden odcinek to jest naprawdę sporo. To, co tutaj robimy, zajmiemy się dalej w kolejnym odcinku. I szczerze mówiąc, to przeanalizowałem sobie możliwości przepychania tych mobków i zastanawiam się, czy conveyor belty nie będą po prostu w tym momencie akurat najlepsze. Tym bardziej, że mamy naprawdę, naprawdę dużo skóry. Chociaż powiem szczerze, że nie tylko skóry, bo jakby się tak przyjrzeć, to mamy naprawdę dużo gumy, bo ta nasza faremka tutaj, jakby jej włożyć naprawdę troszeczkę tego mięska stąd i kilka tritapów, naprawdę świetnie sobie radzi. Ja ostatnio tutaj tak i piękny spalony dom, po prostu to jest paranoja. Już wiecie, że kolejnego odcinka może nie być, tak, liczcie się z tym po prostu. Jakby tutaj też trochę ten, czyli sobie świetnie radzi do powróceniu do ekstraktora. No powiem szczerze, że uzyskałem obecnie no 5000 gumy ponad troszeczkę, więc jest to naprawdę bardzo przyjemna ilość. Dobra, w każdym razie w takim układzie dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, dajcie dobrych poleceń i do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie zautomatyzujemy już uruchamianie naszego spawnera. Także na razie wszystkim cześć!